Szanowni Państwo, witam Was w dniu dzisiejszym po raz drugi. Tak jak skończyliśmy pierwszą konferencję prasową, mówiliśmy o tym, że o godzinie 14 będzie ogłoszenie wyroku. Przez ogłoszenie wyroku, gdzie koalicja została pozwana przez Platformę Obywatelską. Ten wyrok został ogłoszony. Musimy przyznać, że ten wyrok nie jest dla nas korzystny. W wielu wypadkach zarzuty, które stawialiśmy w naszej gazetce, zostały przez sąd obalone. Ale muszę Państwu powiedzieć, że z jednej strony to chyba też jest sprawa tego, że o godzinie 11.30 wczoraj dostaliśmy zawiadomienie, że o godzinie 12.30 dostaliśmy zawiadomienie, że o godzinie 14 mamy sprawę z tytułu wyborczego. Zebraliśmy te materiały, które szybko zebrać mogliśmy i które tak naprawdę mieliśmy pod ręką. Wychodziliśmy z założenia, że skoro są to te doniesienia, które mamy, czy te sytuacje sprawdzone, które mamy, wystarczą sądowi. Okazało się, że nie. Sąd bardziej dogłębnie analizował te nasze zarzuty i okazało się, że w wielu zarzutach musimy wnieść sprostowanie. Nie musimy nikogo przepraszać, ale musimy wnieść sprostowanie. Myślę, że pełnomocnik koalicji Janusza Dzięcioła i szef sztabu, który tutaj jest ze mną, pan Paweł Witkowski, najlepiej Państwu te sprawy wyjaśni z tego względu, że brał bezpośredni udział w sprawie. Ja też co prawda brałem bezpośredni udział w sprawie, ale pan Paweł Witkowski pełni tam obowiązki. Jestem pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Koalicji Janusza Dzięcioła i w sądzie także reprezentowałem, co prawda pośrednio, koalicję. Postępowanie odbyło się wczoraj od godziny 14 i to nam dało dosyć mało czasu, bo myśmy dowiedzieli się, tak jak pan poseł powiedział, dowiedzieliśmy się o tym, że sprawa będzie miała miejsce o godzinie 12.30. Sprawa miała miejsce w Toruniu. To dawało nam półtorej godziny na przygotowanie wszystkich materiałów, którymi dysponowaliśmy oraz na powołanie i zabranie ze sobą świadków, ponieważ świadek nieobecny może jedyne co może zrobić, to złożyć oświadczenie pisemne z podpisem. Kiedy dowiedzieliśmy się o 12.30, że niektórzy świadkowie nie są dostępni, no zostaliśmy pozbawieni jakby linii obrony. Dlatego też nie zgadzamy się na dzień dzisiejszy z wyrokiem sądu, w związku z czym będziemy wnosili, to się nazywa zażalenie od postanowienia sądu. To jest taka forma jakby apelacji. I będziemy ponownie podchodzili do rozprawy jeszcze jednej, w tym samym zakresie, z tymi samymi zarzutami, natomiast dostarczymy nowy materiał dowodowy, zbierzemy większe grono świadków i będziemy liczyli na to, że sąd ponownie, także w większym zakresie czasu, no bo będzie troszeczkę większy czas teraz, tak? Jest kolejne 24 godziny, ale sąd będzie opierał się na podstawie postanowienia, które już zostało sporządzone na sądzie tej instancji i będzie wnosił, będzie rozpatrywał to na podstawie nowych materiałów dowodowych, które dostarczymy. W związku z tym mamy nadzieję, że ten wyrok zostanie jeszcze sformułowany, zmieniony na naszą korzyść. Natomiast to będzie dopiero w sądzie okręgowym w Gdańsku. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie postanowienia. Natomiast spotykamy się tutaj także z jeszcze jednego powodu. Tym powodem jest rzecz nie najlepsza, która się wydarzyła, której dowiedzieliśmy się dosłownie godzinę temu. Ja wracając z Torunia otrzymałem telefon, że po mieście są kolportowane ulotki, które są, nie są podpisane, a które są materiałem szykanującym obecnego kandydata na prezydenta z naszego ramienia, pana Janusza Dzięcioła. I mamy ze sobą jedną z tych ulotek. Te ulotki wyglądają w taki oto sposób. One nie są sygnowane żadnym logiem, żadnym podpisem, kto by taką ulotkę miał stworzyć. Logo jest Platformy. Logo jest Platformy, ale to nie jest podpisane, że to jest materiał Platformy Obywatelskiej. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, dopiero dostaliśmy tą ulotkę, jak powiedziałem, i ta ulotka będzie dostarczona jeszcze dzisiaj na policję. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze jesteśmy w stanie ją na prokuraturę dostarczyć, jeżeli nie dzisiaj, to jutro. I ta sprawa musi zostać wyjaśniona. My nie wiemy, kto taką ulotkę rozpowszechnia po mieście. Możemy się jedynie domyślać, ale z całą odpowiedzialnością i zawziętością możemy powiedzieć, że w taki sposób kampanii robić się nie powinno i to jest poniżej
nie tylko zapisów prawa, ale poniżej pewnej etyki, jeżeli mówimy o kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, my nie mieliśmy obawy podpisać się formą jako koalicja pod materiałem, który rozpowszechnialiśmy. A tutaj jest ewidentne tchórzostwo z czyjejś strony. Nie wiemy jeszcze dzisiaj z czyjej, możemy się tylko domyślać, ale z całą pewnością będziemy tego dochodzić i myślę, że i policja, i prokuratura nam w tej sprawie pomogą. Ja wiem, że w Grudziądzu jest wielu ludzi, którzy chcą mi w kampanii pomóc i ten mój wizerunek przedstawić w jak najszerszym rozmiarze. Więc i za te ulotki tak naprawdę Państwu dziękujemy. To jest moje nazwisko, tu jest moja twarz, tu jest też czapka strażnika miejskiego, którą ja sobie bardzo cenię. Nosiłem ją przez 16 lat i muszę Państwu powiedzieć, że nigdy jej nie splamiłem. Z tego się bardzo cieszę. I chciałbym tylko prosić tych, którzy te ulotki roznoszą, żeby zrobili to w jak najszerszym, powiedziałem, zakresie i żeby się uwijali, bo jeszcze jutro tylko mają jeden dzień na to i żeby zdążyli te ulotki roznieść. Mówiłem na pierwszej swojej konferencji, że miałem wyrzuty sumienia. Już dzisiaj teraz nie ma. I cieszę się bardzo, że z tych wyrzutów mnie zwolniono. Pana komentarz do wyroku sądu? No to jest to, co mówił Paweł Witkowski, mój kolega Paweł Witkowski. Nie zgadzamy się z tymi zarzutami. Wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli korzystaliśmy z tych nośników, z których korzystaliśmy, to te nośniki mówią prawdę, bo one wychodzą do obywateli. Jesteśmy ludźmi, którzy sobie tą prawdę, mimo wszystko, że wyrok jest taki, jaki jest, mimo wszystko sobie tą prawdę cenią. Jeżeli nie można się oprzeć na debacie kandydatów, w których ci kandydaci promują swoją osobę do urzędu miasta, jeżeli chodzi o bezrobocie. My wskazujemy w naszej gazetce, że to bezrobocie jest 17,1, a pan prezydent miasta na debacie w Wyższej Szkole Demokracji mówi, że to bezrobocie jest 17,7, no to chyba złego słowa na pana prezydenta nie mówimy. To tak jest, że przecież nie mówimy, że mieszkania, które zostały przekazane urzędnikom, zostały zdefraudowane. Że urzędnicy, którzy te mieszkania, albo ich krewni, którzy te mieszkania otrzymali, zostały zdefraudowane. Tak też mówiliśmy w sądzie. Ale jeżeli faktycznie te mieszkania są kupowane za pół ceny, no to Państwo wybaczcie. Już oddaję głos. 260 tysięcy, a 200 tysięcy, a 110, to jest subtelna różnica. Każdy z Państwa takie mieszkanie chciałby kupić. Szanowni Państwo, jeszcze jeżeli mogę dodać do tego, co powiedział poseł. W postanowieniu sądu jest wiele takich stwierdzeń, że one nie są w pełni poprawne. To znaczy, jeżeli my w gazetce pisaliśmy, że któryś urzędnik, osoba publiczna otrzymała mieszkanie, tutaj cały problem był na wadze słowa otrzymać. Czy to otrzymanie dotyczyło jakiejś zaliczki, czy tam była kwestia finansów, czy nie była. Słowo otrzymać może być kojarzone ze zdaniem komuś czegoś za darmo, natomiast słownik synonimów języka polskiego mówi wprost i to zresztą nie tylko słownik synonimów, ale każdy dowolny, gdzie będziemy szukać wyrazów bliskoznacznych, pokaże, że słowo otrzymać jest równoznaczne ze słowem nabyć, a słowo nabyć wydaje mi się, że jest słowem, które cechuje jakieś zarobki, znaczy przepływ pieniądza. To może trzeba było napisać nabyć. Może i trzeba było napisać. Trzeba było, tak. I to było, głównie jest dużo takich stwierdzeń, gdzie kwestia zmiany wyrazu by odrzuciła zarzut, z automatu niemalże. Szanowni Państwo, tak to jest, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę znają się na tym, jak taką gazetę redagować. Wychodzimy z założenia, że wtedy, kiedy chcemy iść do Państwa i przedstawić Państwu problemy, mówimy bardzo często językiem, który wcale nie znaczy o tym, że to jest język fachowy. Bardzo często używamy pojęć, które są zbieżne, bardzo często używamy pojęć, które między sobą na co dzień używamy. Okazuje się, że sąd akurat w tym wypadku wyszedł z innego założenia i te błędy, które popełniliśmy tam w tej gazetce, nie mając na myśli ani tego, żeby kogoś obrażać, ani tego, żeby komuś robić krzywdę.
Mówiliśmy o tym, bo wiemy, że takie sytuacje mają miejsce, a wtedy, kiedy niesprawiedliwość społeczna ma miejsce, to ja jako poseł Rzeczpospolitej będę stawał, żeby ta sprawiedliwość się ziściła. I zawsze będę stawał. I nawet wtedy, kiedy będę musiał, kiedy będzie 13 listopada i kiedy będzie te, kiedy mogą być takie sprawy dla mnie niekorzystne, to też wtedy będę, w takich sprawach występował. To też jest tak, że powtarzam to chyba już któryś raz, że osoby publiczne mają to do siebie, zresztą ja sam spotkałem się wiele razy, że spotykają się z krytyką i tą krytykę powinni, powinni umieć przyjąć. No, wychodzi na to, że u nas osoby publiczne tej krytyki przyjmować nie potrafią, więc nie pozostaje nam nic innego, jak od tego wyroku się odwołać. Czy nie zgadza się Pan z wszystkimi zarzutami sądu, czyli tym, co sąd postanowił, czy uważa Pan, że w niektórych sprawach nie mieliście racji, racji miał sąd? To znaczy, jest jedna sprawa taka, w której prawdopodobnie nie poradzimy sobie, to są faktycznie te śmieci. Okazało się, że materiały zostały źle sprawdzone i tutaj akurat popełniliśmy błąd, ale z całą resztą będziemy dochodzić tego, że mamy rację i że racja jest po naszej stronie. A jak to będzie, no to musimy poczekać do rozstrzygnięć. Tutaj Pan Paweł mówi, że to jest sprawa zbyt krótkiego czasu, żeby przedstawić wszystkie dowody. Czy to nie jest tak, że jeżeli tworzy się taką gazetkę, czy Pan, czy ktokolwiek inny i stawiając określone zarzuty komukolwiek, ja wiem, że mam na to dowody w postaci dokumentu, podpisu, czegokolwiek i guzik mi obchodzi, czy to będzie 24 godziny, czy 2 tygodnie, kiedy muszę to przedstawić, ale wiem, że coś takiego mam i nie muszę usprawiedliwiać się brakiem czasu. Ale mówi Pan, ma Pan rację z tym, co Pan mówi. To też myśmy te wszystkie dowody, które mieli i z tych, z których korzystali, sądowi przedstawili. Przedstawiliśmy oświadczenia majątkowe, przedstawiliśmy artykuły, przedstawiliśmy debatę, która była w Wyższej Szkole Demokracji, ale na przykład nie zabraliśmy ze sobą świadków, prawda, którzy mogli te nasze dokumenty, które jeszcze mamy, poświadczyć. I w tym względzie sąd uznał, że te dowody są miarodajne, nie mieliśmy tych świadków. Wyszedł z założenia, że proces jest w trybie wyborczym, więc tych świadków i tak nie zdąży zwołać, żeby sprawę rozstrzygnął i rozstrzygnął sprawę tak, jak widział. Jeszcze może dodam, bo do Pana pytania. Jeżeli mieliśmy o godzinie 12:30, tutaj przyjechał kurier, gdzie mamy na to pisemko, że zostały materiały odebrane, mieliśmy około 30 minut, no bo droga do Torunia to godzina. Półtorej godziny mieliśmy w sumie, godzina czasu na dojazd. Zostało nam 30 minut na zebranie materiałów. My nie mieliśmy tych materiałów tu zebranych wszystkich w biurze. Część była w domu u jednego człowieka, część była w domu u drugiego człowieka. Skompletowanie tego do jednego biura, tutaj był problem. No i już pomijam kwestię świadków, to co Pan Janusz powiedział. Tak więc tutaj. I druga rzecz jeszcze odnośnie krótkiego czasu. Mamy takie wrażenie, że sprawy, które są rozpatrywane w tym trybie 24-godzinnym są dosyć trudne, bo sąd z jednej strony może zapoznać się z materiałem dowodowym, który jest mu przedstawiony, no a jeżeli on jest niekompletny, no to sędzia też ma utrudnioną sprawę, tak? Zakładamy, że w drugim podejściu, kiedy przedłożymy większy komplet materiałów z dowodami, ze świadkami, myślimy, że możemy oczekiwać innego wyroku. Zresztą tak mówił też sędzia, analizując swój wyrok, że dowody te są nie są do końca poparte, chociażby tym, co mówiłem, że brakuje świadków. No i stało, skończyło się, jak skończyło. Sąd w swoim uzasadnieniu tak naprawdę nie zostawił na Państwu swojej nic. Bo wielu tutaj akapitach pojawia się zdanie, że Państwo nie poczynili trudu, żeby sprawdzić informacje zawarte w gazetce. Pojawia się też wątek, który dotyczy bezpośrednio Pana posła. Tutaj sędzia wskazał, że Pan z racji swojego mandatu poselskiego ma szczególne możliwości i uprawnienia do pozyskiwania informacji i Pan z tych swoich prerogatyw nie skorzystał. To jest dość poważny zarzut. Tak, to jest dość poważny zarzut, co nie znaczy, że poprzez radnych tego miasta nie próbowaliśmy tych materiałów, czy zadawając pytania na sesji Rady Miasta, tych wiadomości pogłębić.
chociażby dyskusja o Marinie. Bardzo proszę, rozmawialiście Państwo o tym z panem radnym Szyszką o Marinie i nikt, nawet audycja, która była gdzieś tam z tego tytułu nagrywana, okazało się, że wszystko, wtedy, kiedy pokazywaliśmy, że człowiek, który na co dzień trudni się tym, jak budować takie mosty, w jaki sposób one powinny być zrobione, pospawane, skonstruowane, kiedy mówi się głośno i staje i mówi, że to jest niezgodne, to sąd nie przyjmuje takich argumentów. Sąd przyjął argumenty, że to, co zostało zrobione przez Urząd Miasta, ci fachowcy, którzy robili przez Urząd Miasta, robili to jak najlepiej. A ci, którzy już są obok i którzy w tej sprawie zajmują głos, tak naprawdę się nie liczą, bo oni nie są bezpośrednio w sprawie zainteresowani. My się z tym nie zgadzamy, no ale przyjąć musimy interpretację sądu, prawda? Jest jeszcze druga kwestia, bo ja osobiście, jako zwykły obywatel, jako mieszkaniec Grudziądza, ubiegałem się od prezydenta o dostęp do materiałów z Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego kwestii pana Marka Sikory. Składałem dwukrotnie pismo, zresztą nie tylko ja, ale też wiem, że kilka innych osób, w tym radni, składali pisma o dostęp do informacji publicznych. W której sprawie? W sprawie dochodzenia na temat działalności gospodarczej pana Marka Sikory. Pan poseł przecież... Docelowo tak. Ja dwukrotnie składałem, dwa razy dostałem od prezydenta informację, że według jego analizy prawnej, czy tam prawników z Urzędu Miasta, te informacje nie są jawne. Ale pan poseł otrzymał te informacje. Panie redaktorze, ja wiem, że pan mocno ze mną walczy, ale niech pan mnie chwilę, niech mi pan wierzy, że ja pana rozumiem. Państwo byliście przecież na konferencjach prasowych, gdzie przynosiłem wam dokumenty, chociażby te, które wydał Sąd Najwyższy odnośnie ulicy Libelta. I Państwo też o takie dokumenty do pana prezydenta występowaliście. I nie dostaliście tych dokumentów. To dopiero ja Państwu to pokazywałem. Państwo występowaliście do pana prezydenta wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że szpital jest zadłużony. To przecież ja Państwu przedstawiałem protokoły kontroli NIK. To przecież my Państwu przedstawialiśmy dzisiaj też na konferencji prasowej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. I wierzcie mi Państwo, że jak się bardzo postaramy, to znajdziemy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która mówi już o większym długu. To jest to, co ja mówię, że tych długów tak naprawdę jest wiele. I odpowiedzi, jakie mamy z Urzędu Miasta, tak naprawdę albo trudno je dostać, albo po prostu te odpowiedzi są zupełnie inne niż oczekujemy. A to panie pośle, pan potwierdza de facto, że wy jesteście w najlepszej sytuacji, wasz komitet, bo ma kandydata na prezydenta, który jest posłem. Tak. I ten komitet dzięki pana osobie może najwięcej informacji zdobyć, a wyrok sądu mówi zupełnie co innego. Tak, to prawda, ale ja też nie chcę być osobą postrzeganą, że ciągle gdzieś tam staram się pana prezydenta wysadzić ze stołka. Ja staram się go wysadzić, przepraszam za kolokwializm, ale staram się go wysadzić w kampanii wyborczej. I nie robiłem niczego, żeby do tej pory panu prezydentowi przeszkadzać w tym, w jaki sposób te swoje rządy w tym mieście prowadził. Wtedy, kiedy nawet krytycznie się na te tematy wypowiadałem, przecież mając te wszystkie dokumenty, to nie jest tak, że nie mogłem wystąpić do prokuratury, że nie mogłem z tymi dokumentami iść i jasno pokazać, że trzeba tu wszcząć dochodzenie. No bo wtedy, kiedy mamy protokół Rio, gdzie Najwyższa Izba Kontroli wprost mówi, że nierzetelne są sprawozdania, tych punktów jest tam aż 8, prawda? To przecież dlaczego ja jako poseł mam iść i oddawać pana dyrektora do prokuratury, czy ludzi, którzy w szpitalu pracują, skoro nie zrobiła tego Naczelna i Najwyższa Izba Kontroli, prawda? To czy ja mam być tą miotłą i ciągle głowę nadstawiać? No sami Państwo widzicie. Nadstawiłem drzwi, nadstawiłem głowę i tak naprawdę w pierwszej instancji dostałem po karku. Ale to nie jest ważne i to mnie też nie zniechęca. Dopóki jestem posłem, będę zawsze zabiegał o to, żebyście Państwo informacje, których dostać nie możecie, albo informacje, które ja widzę zupełnie w inny sposób, będę Państwu to przedstawiał. Dopóki nim jestem.
łaska wyborców na pstrym koniu jeździ, okaże się 16 listopada. Zobaczymy. Czy pan żałuje, że to pismo się ukazało? Nie. Nie żałuję. Tak jak powiedziałem, dzisiaj nie żałuję. To, co w mieście dzisiaj się dzieje, tak naprawdę odebrało, zwolniło mnie ze wszystkich skrupułów. W kontekście tej gazety. Jutro Robert Malinowski ma złożyć też pozew w trybie wyborczym. Już jest złożony. Jutro ma się odbyć rozprawa. Jutro o godzinie 5 będzie rozprawa. To jest zresztą materiał, który dotyczy tego samego. Zarzuty państwo znają? Konkretnie? Mniej więcej. To znaczy mamy pismo, z tym, że jeszcze się z nimi dokładnie nie ustosunkowaliśmy. Tak? Tam jest 6 zarzutów. Między innymi jeden z nich dotyczy sprawy WZ-u, na temat której dzisiaj odbyła się tutaj też konferencja. I też będzie jeden reprezentant, który tutaj dzisiaj był obecny na konferencji, też będzie jutro jako świadek na sprawie. I tą sprawę, to akurat wiem. A panie pośle, czy ta sytuacja, ona jest rzeczywiście nieprzyjemna. Czy to nie jest tak, że trochę na własne życzenie pan się znalazł w takiej sytuacji? Tak, tak. Ja przyznaję panu tutaj rację, na własne życzenie, ale tak jak już panu powiedziałem, nie żałuję tego. A może pan powiedzieć, ile osób było autorami tej gazetki? Bo mówi się o 40. Wiele. Nie, no 40 to przesada, ale ze 12 nas tam było. Ja co prawda ją dostałem już gotową i czytając nie zauważyłem, to znaczy powiem tak. Gdyby taka gazetka dotyczyła mojej osoby, to ja bym z tym nie szedł do sądu. Ja bym to przyjął jako krytykę, tak jak mówiłem, osoby publicznej. Mogę to z ręką na sercu powiedzieć. Od tego się nie dowiemy, Dokładnie tak jest. Ale może dowiemy się w inny sposób. Wtedy, kiedy wygram wybory, kto wie, czy taka gazetka na mój temat się nie ukaże. Ale to chce pan powiedzieć, że ta gazetka trafiła do skrzynek wcześniej niż panią czytał, czy panią zatwierdzał, że musi mieć pana zgodę? Nie, tu bym kłamał. Nie, trafiłem do skrzynek za moją zgodą. Może powinienem mieć trochę więcej rozsądku? Czasu. Albo czasu do tego, żeby to sprawdzić, bo tak naprawdę też czytałem ją na ostatnią chwilę. Ale to mnie też nie usprawiedliwia. To nie jest nic takiego, czego ja tak jak mówiłem żonie. Powinien panią przeczytać, zanim poszła do druku i ewentualnie wtedy mówić, kurczę, coś tutaj lepiej przesadzić. Ale ja powiem państwu tak, ja ją czytałem i mimo, że miałem wiele wątpliwości, to zgodziłem się na to, że ta gazetka poszła do druku. A w jakim nakładzie ona została rozprowadzona, nie wydana, tylko do ilu mieszkań trafiła w Grudziądzu? Wydrukowana została w nakładzie. No bo na przykład u mnie nie doszło nic. To była wszędzie, tylko nie w każdym mieszkaniu. Mieszkań mamy gdzieś około 30 tysięcy, tak? A nakład gazetki były... Ja 45 tysięcy mieszkań, a sama spółdzielnia mieszkania. No właśnie, a myśmy to wydrukowali chyba w 15 tysiącach, także to około 15 tysięcy. Także jak dostaniemy rachunek, dokładnie będziemy wiedzieli, jeszcześmy za tą gazetkę nie zapłacili, a już za nią płacimy. Ale mówi pan, że miał pan wątpliwości, czego dotyczyły przede wszystkim? Formy, konkretne rzeczy? Tak, właśnie miałem te wątpliwości też takie, czy otrzymał, czy nie powinno być kupił, prawda? Chociaż wiedziałem, że kupił, bo oczywiście wiedziałem, że kupił, że czy zamienił. No tam akurat jest napisane, że zamienił, prawda? Ale tu mimo wszystko, że sąd czytał, że zamienił, wyszedł z założenia po kolei, wyznaczając, no to przecież nie zmienimy tego wyroku, musimy się ubiegać o to, żeby w następnej instancji ten wyrok był zmieniony.